11 odcinek Daily z Lektorem. Bardzo ciekawe pytanie biznesowe dzisiaj. Tym pytaniem jest anonimowym. Czy zdarzają ci się trudni klienci? Czy bywają problemy na przykład z płatnościami za usługi? No słuchajcie, kto nie ma takich problemów? Praktycznie każdy przedsiębiorca, praktycznie każda firma tego typu problemy miewa, prawda? Ja uważam się za szczęściarza, bo takie sytuacje zdarzają mi się bardzo rzadko. W rozmowach z kolegami, lektorami, realizatorami, właścicielami studiów słyszę o historiach, po których po prostu, no, włosy na karku mi stają dęba, bo jak słyszę, ile 10 czy nawet 100 tysięcy złotych czasem mają poblokowane u klientów, którzy nie chcą płacić albo z którymi się sądzą, no to naprawdę głowa mała, to tylko współczuć. Natomiast u mnie takie sytuacje odpukać zdarzają się naprawdę bardzo rzadko. Myślę, że jest to związane z tym, że od wielu lat mam już sprawdzoną bazę klientów, którzy do mnie wracają. Stosunkowo niewiele pojawia się nowych tych klientów, bo po prostu nie mam nawet mocy przerobowych na to i bardzo często mi się zdarza odsyłać zlecenia gdzie indziej do kogoś innego, no chyba, że faktycznie to już musi być mój głos albo to musi być moja produkcja muzyczna. I w pewien sposób to chyba powoduje, że ja tym ludziom mogę zaufać i nie ma żadnych problemów z płatnościami. Na przestrzeni ostatnich, no powiedzmy, 3 lat w działalności studia dosłownie ze 2 razy była jakaś sytuacja z opóźnionymi płatnościami i tak naprawdę też dało się to jakoś rozwiązać względnie polubownie, to znaczy nie oparło się o żadne sądy i tak dalej, w miarę sprawnie, nawet bezproblemowo, poza opóźnieniami dało się jednak te płatności odzyskać, także jak na polskie warunki, z tego co rozmawiam ze znajomymi z branży, no to jestem naprawdę szczęściarzem i raczej staram się tak na to spoglądać. Natomiast wiadomo, że no w każdym biznesie tego typu sytuacje się mogą zdarzyć. Zawsze jest to kwestia, ja tak wychodzę z założenia i zawsze mówię to moim klientom, że ja jestem osobą polubowną, ja jestem osobą, z którą naprawdę da się dogadać, tylko trzeba pogadać. Jeśli nawet klient ma jakiś problem albo brak płynności chwilowy, no to o tym też można porozmawiać, to są normalne rzeczy całkowicie i warto o takich rzeczach rozmawiać, nie warto takich rzeczy po prostu ukrywać przed kontrahentem, prawda, no bo wtedy się robią właśnie jakieś kwasy, spiny i tak dalej. Jeśli klient mi mówi na początku, że chce zrobić ze mną jakiś projekt, ale w tym momencie na przykład właśnie ma ciężką sytuację, w czasach covidowych miałem parę takich sytuacji i klient mówi, że ma ciężko w tym momencie, no i on zapłaci, ale zapłaci na przykład za pół roku dopiero. Ja jestem w stanie poczekać, ja jestem w stanie w ogóle przecież się zastanowić po prostu, czy mogę takie ryzyko podjąć i czy chcę w taki sposób współpracować, czy nie. Ma być nagranie dzisiaj, jutro przelew. To już wszystko zależy właśnie od uzgodnień z klientem. I ci klienci też to doceniają w pewien sposób, że jeśli poszedłem im na rękę w takiej sytuacji, no to też wracają z ciekawszymi zleceniami, mają dla mnie po prostu większe zaufanie, mają do mnie większe zaufanie. I w pewien sposób to się zwraca w dłuższej perspektywie. No tylko wiadomo, muszą to być klienci, którym możemy trochę zaufać, prawda? A to zazwyczaj są klienci, z którymi już po prostu od lat pracujemy. Także reasumując, oczywiście, że zdarzają się takie sytuacje, ale myślę, że współpracując długofalowo z klientami i dbając o odpowiednie relacje z kontrahentami, no takich sytuacji jest coraz mniej albo da się je wyeliminować całkowicie. A jeśli wy macie jakieś pytania dotyczące biznesowej strony prowadzenia studia czy bycia lektorem, no to piszcie śmiało w komentarzu, postaram się do tego ustosunkować. A my widzimy się już jutro o 18:00, kolejne Daily z Lektorem. Do zobaczenia!